Widzę? Legion? Nie, nie, Legion po nie prostu był. On był, a, po prostu on był w takich miejscach. Tak, tak, no była dobra runda, dobra runda. Dobra, cisza! Kurwa! Ja bym zrobił taki ruch, bo po prostu chyba no cię podpalił wtedy. Pewnie, nie, no. Ja cię nie podpaliłem, a cię destra wcześniej podpaliłem. Ja nie zrobiłem tego, żeby podpalić, tylko faktycznie Taska zobaczyłem fejkowego podwalu. Jakbyśmy byli rowersem z impulsem, ale to byłoby śmieszne. Dobra. To się przydaje tylko jak mnie oskarżają w sumie. Znaczy najbardziej to się przydają jak mnie oskarżają. Wtedy można zrobić, hehe, śmieszny prank. Dobra. To zróbmy tak, żeby być trochę, chociaż trochę podejrzanym. Chociaż idąc ze specimena, zazwyczaj nie jestem podejrzany. No, ogólnie to tutaj też łatwo mogą mnie... Znaczy, tu nie jestem bezpieczny. O kurde, ale tam była impreza. Ja to ci robię tu na tym streamie? Czemu tak? Granat był. Granat wleciał w labie. I widziałem Vexiego, zanim kurde ja wchodziłem z Luna. Ja pamiętam wcześniej, jak podbiegałem do rakietki, to widziałem Amonga właśnie, że tam był. Ej, a GBS, ty tam nie byłeś przypadkiem? Tak, jestem teraz w labie, ale jestem na medskanie i nie dostałem flesza. Ej, to a widziałeś mnie jak tam biegłem, czy nie? Nie widziałem nikogo. No, ja na ślepo biegłem w kółko. No dobra, no to wszystko wskazuje na Vexiego chyba w takim razie. Ja pierdolę, nie no, jesteś ostatnią osobą, którą widziałem, kurde, wleciał flashbang, kurde, i zarąbałeś. Ja ja wybiegałem, czemu miałbym rzucać granat, to było no właśnie oczywiste... idealny moment, żeby wrzucić granat, oślepić ludzi, wybiec sobie i zabić, no. Nie, to jest najgłupszy moment, jeśli ja wybiegam i ktoś rzuci akurat granat, to od razu pójdzie na mnie. No nie, nie muszę się kezy, Mamongo. Ja biegałem kurde lewo, prawo i napierdzielałem R-kom, żeby zreportować. Ale jaki to by miało sens, żebym wrócił, jakby ja się jako jedyny wyróżniałem, bo wy wbiegaliście, ja wybiegałem. Nigdy dobra, zanim jeszcze, dobra, cisza, zanim zagłosujemy wszyscy na biegał, kto tam jeszcze był? No. Dobra, ja biegałem z Luną od Legion biegał właśnie ze mną i w tym momencie dobra, inaczej, kto został oślepiony? AB? Ja zostałem oślepiony. Ja zostałem oślepiony. Ja? Kto ten drugi powiedział ja? Jeszcze raz. Sniper. Osoby, osoby chyba, co były bardzo blisko rakietki. Tak? Czyli generalnie mówicie, że wszystkie te osoby... Czyli wszystkie te osoby potencjalnie mogą być winne, tak? Tak, dokładnie, zaraz dobrze coś jebnie, naprawdę. Ale najbardziej to Vexi. Najbardziej Vexi. On w nas bieg, powracał, nie? Więc rzucił, mógł rzucić. Kurde, uciekam od ciebie jak najdalej, gałganie. Powodzenia. No nic dziwnego, bo gierka jest kozak. Znaczy, no, ogólnie to giereczka jest kozak, ale animu to akurat ten cyberpunk, powiem wam, że mega mi się podobało. Tak jak nie oglądam za bardzo anime, tak jakoś zacząłem oglądać i tak mi się podobało. Jakby w ogóle te wszystkie wszczepy, ten taki koncept, o bogowie, ale przyjemnie się to oglądało, no. Fajno, fajno, więc tutaj jakby, no nie ma się do czego przyczepić ogólnie. Dobra, jedynie do tego można się przyczepić, że zaraz pewnie... zginę. Idę się gdzieś schować, boję się. Schowam się tutaj po prostu. No, tutaj jestem bezpieczny przynajmniej. Szkoda, że skipa, nie da się z kimś podmienić. No, to byłoby dosyć zabawne. Podmień Vexi z AB. Nie, no nie będziemy tacy sama Ello. Chyba, że AB będzie chociaż trochę pod... albo będzie na mnie, mnie oskarżał, to wtedy, o bogowie. To wtedy jak najbardziej. Ogólnie powiem tak, dostałem flesza. I koło byłeś AB teraz? W O2. I od kogo? Mnie, wychodzę z flesza i nagle widzę Klapka i miał Tysie, którzy stoją ja obok ciała. Ja dopiero co przeszłam. Snajper, a gdzie ty teraz jesteś? Teraz jestem przy drzewku, w okolicy. To się zgadza, bo go widziałem, mijałem się z nim w medyku w labie. No to czekaj, mijałeś się z nim w labie, przez co możesz potwierdzić, że jest przy drzewku, tak? No... mijałem się z nim w labie parę sekund wcześniej.
No ale, ale nie ja? W drzewku, a ty w labie, no to jak to działa? No ale byliśmy, no, ja byłem, taki, a kurwa, to nie, nie, no. Mi się nie, no ja byłem w labie, mi się ale no dawno temu już, ja na początku rundek, jak miałem probówki i wybiegłem już z tamtego laba. Vexi razem ze mną no ja się z nim mijałem, jak biegłem do specimena i dobiegłem właśnie do specimena. Ja pobiegłem... A gdzie był Vexi? No ze snajperem byłem przy paliwku, on sobie powie gdzieś. Czyli nie oślepiałeś nikogo? Nie, on teraz nie mógł zrobić tego. No w to rejdu. Dobra, to poczekajcie. To jest między klapkiem, AB i Tyśką teraz. Ej, a może właśnie, a może AB taki podstępny jest, że wrzuca flesza i mówi, że został fleszem. Tak, normalnie i stoją, bo chciała. No tak, no może tak być właśnie. Dwie osoby stoją na to. To mogło być inteligentne. Stoję kurwa 10 sekund nad ciałem po to, żeby potem je zgłosić i zobaczyć dwie osoby, obok niego stoi. No, a czemu nie spamowałeś Erki tak jak Amongo w sumie? No bo ja nie spamuję Erki, po co mam spamować Erkę? Ja chcę zobaczyć, kto jest obok tego ciała, jak już znajdzie mi flash. Ale jak flashbang jest, to kurde, a może ktoś będzie zabity od razu, no. Z dropshipa. No ale wiesz, jakie są się zgłaszania od razu, skoro nie zobaczysz po fleszu, kto jest obok. Podejrzane, szczerze mówiąc. Ale tak to widzisz, w poprzedniej rundzie tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kto jest przy tym fleszu. A teraz wiadomo, no. A nie, teraz mi się wydaje, że Vexi. Mi się jeszcze wydaje, że Vexi. A Vexi gdzie był teraz? Bo mówi, nie, że był na dropshipie i wbiegał do storage'a. To nie ma sensu. No tak, bo tam taska miałem, taska tam miałem. I dlatego nie widziałeś mnie w storage'u, bo biegłeś z dropshipa na storage'a. No. Tak, i ciebie tam nie ma w środku. No dobrze, a czy snajper może potwierdzić, że przed chwilą widziałem... Tak, Vexi, ale ja widziałem, jak ty biegasz, widziałem, jak biegasz do storage'a, ale potem za drugim razem tam nie było. Wow, prawie wyjebaliście, nie widziałeś mnie. Widziałem, bo biegłem do dropshipa. Nie mamy szczęście, bo Tyśka nie zagłosowała. Flesza, dostaję flesza, kurwa, i nie chcę się wypierdolić. Kurde, boję się ich. Idę sobie stąd. GBS i Luna są czyści. Przynajmniej tyle wiemy. O bogowie, ile ciał! Aha. To nie GBN i nie Bloody. Kurde, no. My jesteśmy we trójce na 100% niewinni i nie Jesterami, ani nie Egze. Dokładnie. Tak, podejrzenie dokładnie. Na Vixę, że Vixa mogła zabić Legiona. Tak więc możemy w końcu wygłosować. Przecież Vixa nie żyje, no. No właśnie, ale tego mi popsuło, widziałem, no. Jak biegasz do storage'a, a potem snajper, ci już tam nie było. Snajper, kiedy kogo nie było w storage'u? Biegaliśmy do storage'a, czy widziałeś jakimś cudem GBN-a? No bo słuchaj, Bloody, ja ci wytłumaczę, co się stało. No. Jak od dołu, w poprzedniej rundzie, od dołu teraz do dropshipa, żeby skończyć taska. I po drodze, snajper schodził w dół, Vexi wchodził do storage'a. Wróciłem potem z dropshipa do storage'a, żeby sprawdzić, czy tam Vexi jest, i Vexiego tam nie było. Ej, no dobra, to wyrzućmy Vexiego może. Minąłem się z GBN. Okay, ale no, ja widziałem teraz... Dajcie mi, okej, okay, mogę? Ale Bloody, ty wchodziłeś do laboratorium, prawda? Tak, wchodziłem. Fajnie by było no, się a tam przecież ciało leżą, więc no. Gdzie ciało leżą? No w laboratorium leżą ciała. Ale gdzie? W sensie nie w laboratorium, tylko w głębiej specimenie. Specimenie, ale do specimenia nie wchodziłem. Ja właśnie nie wchodził. Bloody jest niewinny, bo się przeskonował z domu z GBN-em. Dokładnie. Właśnie widziałam osoby skanujące się i tam obok was też był snajper. Ale my cię nie widzieliśmy, miał jak mogłeś widzieć? Masz impostor Invision? Jak chciała są w storage'u, to Amongo tego nie mógł zrobić. Jeszcze raz? Miał ty się jak nas widziałaś? Jak chciała są w storage'u, to Amongo nie mógł tego zrobić. Ale my cię nie widzieliśmy. My cię nie widzieliśmy, miał ty się jak ty nas widziałaś. Masz torcza? Nom. Co? Nom. No. Okej, okay, no. Trochę takie naciągane ogólnie. Nie. Trochę sus. Ja myślę, że miał Tysia jest czysta.
No dobra, ja no to myślę, możemy ciebie wyrzucić w takim razie. Możesz tak uważam. Dobra, to go wyrzucamy. Miał Tysie czy Weksiego? Miał Tysie czy Weksiego? Nie, Weksi zgłasza się niby na ochotnika. Nie, ja Weksi się zawsze zgłasza na ochotnika. Po prostu załamało mnie to, co się działo. Czy może i Biego w sumie, bo też jest podejrzany. Możemy tego skipnąć po prostu? Nie, nie możemy. Dobra, GBS, podejmij decyzję, bo nie wiem. Ja na Weksiego głosuję. Na Weksiego? Bo się wyczytał, żeby tam nie mogło być, a ja wiem, że tam byłem i że go tam nie było. No ja na Weksiego zagłosowałem. No dobra. Jak coś, pamiętajcie, że AB też jest sus mega, więc uważajcie na niego. Czemu jestem sus? Dlaczego? Jakiej sytuacji? AB jest, Tyśka jest, bo oni byli przy tych flashbangach, no. No byłem, tak. No właśnie, dlatego sus. Zaraz byłem. Dobra, trzymamy się z GBS-em na pewno. O nie, kurwa. Bez kurwa jaj. Rąbany upload! Wiem, że się szybko rozjusza. Mi się wydaje, że ABS. Ale już nie chciałem go... O nie. Nie mogę zgłosić. Powiem tak, mieliście rację. AB? Tyśka? Mieliście rację, to był AB. Tak myślałem. A co, zabiłeś go? Był AB i z Luną to byli lowersi. Nie, no dlaczego? Kapek, a ty dostałeś flashbangiem, czy nie? Dostałem flashbangiem. I dosłownie chwilę później ktoś próbował mnie zabić. I padły dwa ciała. Dobra. Generalnie od samego początku było widać, że to jest AB, bo zobaczcie, że on jeszcze zaczął się śmiać wtedy, kiedy mówił, że jak to byłoby głupie, żeby stał ten na ciele. Zaczął się śmiać i raz, a dwa, że nie zgłosił tego ciała, że czekał. Od razu było widać, ja czułem od samego początku, że AB jest, ale już sobie już odpuścił, już raz odpuścił, jakby nie chciałem mu go tak, wiecie, dręczyć, no dobra, że nie bardzo. Teraz, to teraz. Skipnąć, co? No ale problem jest taki, Amongo, że teraz mamy jedną rolę zabijającą i prawdopodobnie traitor się pojawi, jeżeli zabijemy no to osobnego. Nie wiem, Miałtysia była podejrzana generalnie z poprzedniej. Tylko wiesz, jaki jest problem, Bloody? No. Że jeżeli teraz wyjdziemy Miałtysię i się okaże, że gra nie chciała Miałtysię, żeby była traitorem, a ona nie jest neutralką, to wtedy masz traitora, neutralkę i trzy osoby niewinne. A to jest już recepta na. Ale nie, sporo. Poczekajcie, Klapek, ty dostałeś od kogoś, czy to jest twoja potężna moc? Moja potężna moc. No to Klapek niewinny, okej. Bloody z GBN mówicie, że się skanujecie, tak? No tak, na 100%. Luna to potwierdzała rundę temu, a teraz jest nieżywa, więc... Snajper chodził, mimo też miał jakieś tam momenty, że mógł... Nie wiem, w sumie Tyśka albo Snajper mogą najbardziej być podejrzani. Snajper, a ty... Ty co, ja czym był? Co ty robisz, Snajper? Bez semena w toalecie. Snajper, jaką ty masz rolę? Ja mam, nie mów mu, kurde, bo on będzie strzelał. Miał tyś, a nie, Bloody nie strzeli. Nie no wiem, tak, ale jeśli traitor się zrespi, no to będzie Lipton. A, dobra, a czekaj, a miał tyś, a gdzie ty teraz jesteś? W toalecie. Aha, że ze specimena. Dobra, okay. to ma sens, bo jak ja wchodziłem do specimena, to ktoś przede mną przed udolną. Dobra, ja nie mam pojęcia, na koło, kto chce się wygłosować? Mi się wydaje, że jeżeli już kogokolwiek, to snajpera. Tak, snajpera? A nie miał się? To tak jedyne trochę. No bo gdzie Klapek są te ciała? Najbardziej bezpieczny będzie snajpera chyba. Nie wiem, ja myślę, że snajpera wyrzucił, bo trzeba kogokolwiek, a mi się wydaje, że on może być zabójcą. No, a to no powiedz, kim byłeś jeszcze? No, jesteś najbardziej właśnie taki podejrzany. A, okej. Okay. Ale nie wiadomo, jaką neutralką był. No zakładam, że złą, skoro nie sprecyzował. Chociaż nie, ja wiem, nie, czy... znam rolę człowieka. Nie wiem, czy powinien mówić, bo pewnie jest traitor czy coś. To będzie mój koniec za chwilę. Tak obstawiam. Dobra, wiem, że mam ostatniego taska, ale idę nacisnąć przycisk. Kurwa, ale się przestraszyłem.
A no tak. Przecież. Kurwa, ale stres. Ciało Sramonga. Przed wejściem do meda. Klapek? Ja. Klapek? Wiesz, jak długo one tam leżą? Nie jestem pewny, jak już wyszedłem na kamerę, to już leżało. To już leżało, tak? Tego podszedł. A miał tysiąc, gdzie ty teraz jesteś? Po dwa. Na pewno? Na 100%. GBS, a skąd ty biegłeś? Ale w sensie gdzie? W drzewku ja jestem. Bo ja teraz jestem na kamerach, z ofisa. No właśnie, pytanie czekaj, teraz czekaj, tak. Czekaj, co powiedziałeś? Ja teraz jestem na kamerach, przyszedłem z ofisa. Z ofisa szedł. Dlatego się ciebie, Klapek, spytałem, czy widziałeś, ile ma ciało, bo wiedziałem, że to ty tam stoisz. Generalnie wydaje czekaj, mi się... Czekaj. Aha, no tak, no to tak, dobra, spoko. Generalnie wydaje mi się, że już jest traitor. I teraz tak, ja GBS-a faktycznie mijałem, jak wychodził z admina. Ciało jest przed wejściem do meda, więc nie wiem tylko, czy Małtysia faktycznie jest W2. W każdym razie, jeśli Małtysia byłaby W2, to wtedy wszystko wychodzi na to, że to GBS był. Jest, jako jedyny miałeś jak zabić, bo przez ofis przeszedłeś i po prostu wyszedłeś z meda. I wtedy rąbnęłeś po prostu te ciało. To prawda, ale chciałem też zauważyć, jak mało wszystko tam zostało. Tak, to prawda. Stał sobie. I potem podszedł sobie do góry i wtedy przełączyłem się na tą kamerę i widziałem właśnie, że podszedł dopiero do ciała, ciało już leżało. I ale kto podszedł do ciała? Więc... No ty. No ja podszedłem do ciała, tak. Podszedłeś. No i zgłosiłem ciało. No tak, i teraz pytanie, kurczę, bo skoro to nie my... Ja myślę, że to skipnął jeszcze, to bo mógłby zostało to na zrobić. Albo miał tysię, albo GBS. Zabijającą i neutralną, to trochę... Ale nie Klapek, jeżeli mamy zabijającą i neutralną, to i tak przegraliśmy, bo nieważne, którego wygłosujemy, to on nas zabije i wygra, więc równie dobrze możemy skipnąć. A w sumie. Pytanie tylko, czy na pewno damy radę zrobić te taski? W tak krótkim czasie? Znaczy, no w mojej opinii tak, bo nie wiem jak jest żywi, ale ja mam skończone moje taski, więc... Ja już też mam skończone. Tego nie żywi pewnie nie zrobili z no pewnie duchy, a duchy szybko zrobią taski, więc... O ja. Proszę zrobić taski. Kto tam nie zrobił? Już! Musiałam Liquid rozrobić. Nie, no taski ważniejsze. Nie, Liquid. Dobra, idę zrobić. Chcesz palić lub taski, a nie. Dobra. Ogólnie to... No ja cię zapałem Ares, dlatego... Udało się. Drugim postaciem, no wiedziałem. Kto był? Kto zamienił się? Amongo? Ej właśnie, czemu nie było koniec? Czemu nie było końca? No bo Tyśka była druga lewa. Aaa, jednak miał Tysia. Ale Magi, z tym, że ja nie dostałem Huntera. Co ja Huntera nie dostałem po śmierci? Bo ja dostałem. Jednak. To jest 80%. Czekaj, AB, a ty zabiłeś Lunę? Nie, to ty ją zabiłeś, to że ona cię przetransportowała. Ja cię chciałam przetransportować. Ja myślałem, że ty ją zabiłeś i że teraz ja zabiję sobie ciebie, a tu się okazuje, że ty byłeś weteranem i się wyjebałem. Nie, was porobił. Nie no, właśnie się oboje wyście się wywalili. No bo ty chciałeś, Luna chciała cię przetransportować. Co? Czemu? I nie pykło po prostu. No bo jestem tym, zombie, dlatego. To ty mi strollowałeś, ja nie wiem, zamiast bije za Vixą i ją zabić, to ty kurwa sobie to wyjebane kurwa, stoisz sobie, a ja biegnę za Vixą ale... przez pół mapy. Ej, czy ty nie widziałeś, że obok zrobiłem killa i Vixa se podbiegła do tego killa? No ale killa, przecież ja go zabiłem! Dobra! Cisza, nie kłócić się! Ja się zastanawiam, czemu Vixa uciekała zamiast moje ciało zgłosić. No bo nie wiem, po chuj zabijasz w specimenie! No, zabiłeś mnie w ostatnim czasie. Ej, ale Abi, a ty kim byłeś? Grenadierem. Ja się pomyliłem, ja zaraz skoczyć do Wenda, kliknąłem flasha w drugiej rundzie. No nieźle.
Dobra. Dobra, jesteśmy ten, jesteśmy generalnie... to tak powiem... Dobra. No. No? Aha. Widziałam to, widziałam. Kurde, to. Niby co? Legion, widziałam. Bo... Przecież kartę widziałam. Robiłeś. Recruit for? Ej, co to ma być? Co Mazdamer? Cheddar? A, że ser! Nie, ja, ja nic nie widziałem, ja kartę. Klapek jest zbyt inteligentny jak na mnie. Ja sniper zginął od Poisonera. Dobra! Poisonera sniper zginął. No to cię mógł ginąć, Eli. Ej, ja mam poczekaj, cisza. Jeszcze raz. Czemu zginął od Poisonera? No bo jest dalej na liście, na górze, czyli to znaczy, że on by żył, gdyby nie Poisoner. Bo Poisoner po prostu nie minęło 5 sekund od momentu poisonowania. No to Libby widzi jako host, tak, bo my tego nie widzimy. Poczekaj, nie. A, to tylko host widzi. A. Chyba tylko host był jeszcze... Ale poczekajcie, wyjaśnijcie mi, bo ja chyba nie kumam. Co AB widział? No patrz, Bladdy, chodzi o to, że snajper normalnie byłby teraz jakby żywy tam, gdzie jest Legion, nie? Ale przez to, że go zabił Poisoner, to AB jako host widzi snajpera dalej w pozycji Legiona. No, Maxi powinien być na dole. Ja widzę go, no, jak nie żyje. Czyli to jest jakiś bóg po prostu, czyli to jest bóg. Nie na dole. Dobra, to teraz, Ares, gdzie jest ciało, zacznijmy od tego? The Destroy jest pod labem. Pod labem. Kto był przy snajperze? Byłeś ty, Amongo, była Vixa i kto tam jeszcze był? Ja byłam też tam. I Luna była. Luna i Legion. Ale gdzie? W labie? Luna i Legion, no to kurde. W ofisie? Tam tak, przy karcie. To ja kartę robiłem w tym momencie i ja nie widziałem, co się stało. Ja zrobiłam obie karty z tą szamą. Ja mogę tam robić uploadzik. Według tego mogę to być ja, no ale kurde, tam była wasza piątka jeszcze. Tak, no, ale AB, ty jako jedyny tasków nie robiłeś tam, tylko przebiegałeś sobie. No bo ja już wcześniej je zrobiłem. No właśnie, otworzyłeś sobie drzwi, potem wróciłeś do nas, więc no nie wiem. No nie robiłem, bo zauważyłem, że do specimena mam taska jednego i stwierdziłem, że wbiegnę sobie po prostu. Ale co myślicie, że AB? No AB w ogóle nawet od początku dla specimena nie wszedł. Ja mam jeszcze... A no to faktycznie no. Trochę dziwny można movement. Można modyfikatory. Trenuję można. Specimena, prostu, ale były kompsy i wróciłem się do kompsów. Chociaż kurde. Strasznie, nie wiem, ja zastanawiam się, czy AB jest impostorem, czy Mongo ma ekset. Pamiętajcie, jestem baitem, jakby co. Nie. Będziemy kto to powiedział? Legion. A, Legion, okej. Okay. Pobiegłem do kompsów, 6 miesięcy. Dziękuję ci, piąteczka, za 6 miesięcy subskrypcji. Tam jebnąć i wrócić. Siemaneczko. Nie, bo może kolega impostor. Legion nie jest debatem, musimy to zapamiętać. Tym bardziej, że jak Poisoner, to tym bardziej byłoby luźno. Najgorzej, że jest rąbany Poisoner. Jeśli jest, to jest przerąbane, bo... No jest przerąbane, powiem wam tyle. Poisoner, co nie? Chodźmy. O, dał mi tarczę, miło. I tak musimy chronić klapka, powiem wam. Okej. Okay. Gdzie jest ciało? Ciało jest w komunikacji. W tym, jak to się w komunikacji. Naprawdę. No właśnie Vixa nie. Na moich oczach zabiła. Widziałem, że Vixa po prostu nagle skoczyła na to ciało. Znaczy Areza, generalnie na Areza albo kogoś, no właśnie nie wiem. Legion tam stał. A Legion to był bait przecież, nie? No Legion był baitem, właśnie, był baitem. No. A Vixa go zajebał! A, no to wszystko wy... Właśnie on nie no nie słuchasz Vixa, no nie wierzę. Zapomniało mi się. Zapomniało mi się. A, zapomniało jej się, no. Ej, kurczę, ale tam oni musieli być... Legion z Aresem musieli być owercami. No bo tam zginęły właśnie dwa ciała. Okej. Tak, dwie osoby się wyłożyły.
Pytanie. No właśnie te dwa ciała były, więc to chyba... Albo drugi zginął od Poisonera. Nie, ale właśnie, Poisoner! Nie, 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 macie rację, masz, to musiał być Poisoner, musiał, to był, ej, kto był jeszcze w tym, No to, ja nie, no, ja mam właśnie wrażenie takie, że kurde, Among'o jakby kto, tak kto? Naciska na osoby, że są Poisonerami i tak ej, dalej. Ej, właśnie, wait, kto był w, kto był w Armory, kto był w tym, w Weaponsa? Jakby się dobrze przyjrzał, to by rozgrywał. Kto był w Weaponsa? Tak jest. Ej, tam w Armory chyba jeszcze był Vexi chyba z tego znaku. Bo jeśli Vexi był, to, bo i na nie timingowo się zgadza wtedy. Dwa. Nie no, generalnie ja mam pytanie, kto dobiegał mniej więcej tak do komunikacji od strony O2? Nikt. Nikt? Zupełnie? Ciało było pod O2. Generalnie. Jakie ciało było pod O2? No ciało Areza. Ciało Areza było pod O2. Mi się, ale właśnie... W boiler roomie czy obok przy... A nie było w kapusach? Nie, było ciało Areza na wyjściu z O2, mówię. Ja byłem na kamerach generalnie, dlatego ja widziałem jak padało, tylko nie widziałem jak ktoś zabija je po prostu. A mi się wydawało, że było, że były dwa ciała w komsach i jeszcze ktoś mi się tam wydaje, zrobił tego. Dobra, nie trafiło. Jeszcze mi się wydaje, tego. Że w jakiś ten... Kurde, no już... To jest z... O, no już nie jest już tam. Nie no, na tyle jest tam jakiegoś... Vladi, weź ty dokładnie się przyglądaj, czy coś. Ale ja nie no, by potem w ogóle... No, a nie było mnie w Weaponsa. A, no to... to no. Jak coś, Vladi sus. Kto mi dał tarczę? Bo nie pamiętam. A, Among'o, pamiętam już, dobra. Dlatego on jest ten. A Among'o mi dał tarczę, tak? No właśnie. Dobra, no nie ma... A czy teoretycznie możemy... Teoretycznie nie ma to sensu... Nie, zróbmy sobie alibi. Dobra, Poisoner, Bloody Klapek Vexi. Bloody Klapek Vexi. No to przecież Vexi z poprzedniej rundy! No. Ja pierdolę, jak z poprzedniej rundy! Jakie były dowody z poprzedniej rundy? Ale czekajcie, bo w pierwszej rundzie zginął. Kurde, no bo w no z poprzedniej rundy przecież Vexi ale czekajcie, ten. No, dobra, ale chodzi o to. Chodzi o to, że w pierwszej rundzie snajper zginął od Poisonera, przy snajperze była Luna, nice. Był Legion, no. Był... GG. Nie było Vexiego po prostu przy... Nie było Vexiego tam w pierwszej rundzie. Ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego ale w tej drugiej... Ale w tej w poprzedniej rundzie właśnie w tych... W Weaponsach tam na dole, to chyba właśnie tam był... Był tam Legion, chodzi był tam o to, Vexi, że i potem Vexi był w Weaponsach i on po prostu stamtąd spierdzielił. On był w Weaponsach, zaraził ja wtedy tego Areza. Nie, może po prostu, może się mylę. A Vexa była po prostu drugim, która zabiła Legiona. No dobra, i po prostu Ares się walnął. Weźcie literu i wersję moda, na której grać. No. Generalnie wydaje mi się, że na innej wersji moda grać. Ja chodzę cały czas z Klapkiem, robimy sobie zadania i ten, generalnie uwaga, i nie wiem kto zabił Among'a, ale Among'o dał mi tarczę wcześniej. Among'o był niewinny ogólnie. I ktoś go musiał teraz, Poisoner go zabił, rozumiem. No tak, no Poisoner, no. No. Wybiegli, i szczerze mówiąc, przy nim, no. Jak umierał. I szczerze mówiąc, wydaje mi... A Ibiat, kurde, no nie wiem. Ale generalnie prawdopodobnie zrobił to Vexi, bo on był w poprzedniej rundzie i nie pasuje to idea... Nie nigdy w Weaponsach! No, ile no byłeś w Weaponsach! To na kamerach stałem, nie, właśnie. Gdzie było ciało, oj. Ciało Areza było pod nie no, dwa. Nie no, te,
Nie wydaje mi się, że nie było Weksiego. Weksi został na lewym reaktorze ogólnie. Kurwa, cały czas chodzę z klapkiem, nic nie robię. Na jakiej wersji zagrasz Bloody? Takie pytanie. Na pewno na 3-3-2? Tak, to 3-3-2. Naprawdę. Dobra, kurwa, ja głosuję na Weksiego, róbcie co chcecie, ja głosuję na Weksiego. Nie no, oni są pijani strasznie. No, jesteście... Ja pierdolę! Co naprawdę? Potrzebuję... Dobra, Weksi, już, spokój. Jesteście pijani. Trochę niebezpiecznie w sumie, ale okej. Poczekaj, jest tu ktoś na kamerach? Klapek jest, dobra. Był? Poczekaj, kto był? Kto teraz zabił na końcu? Kurde, ja myślałem. Akurat klapek wbiegłeś na impostora, ta tak blisko. No nie, no. No właśnie, dlatego kurde, ja wam mówiłem, że Weksy nie ma. Ej, a klapek, a mogłeś jak miałeś Sira? A nie, bo ciebie sprzątnęli, dobra. Ale wszyscy byli szli, wiesz, oprócz nas. Bo GBN był Survivorem. No dobra, ale przecież byście wiedzieli, że ten Luna bohaterem zrobiłem talent. Teraz sprawdzimy, właśnie Luna była czerwona, więc tak mi się wydawało, że oho, jest czerwona, no to koniec. Ja myślałam, ja chciałam, miałam taką taktykę, żeby zabić klapka, bo nie widzę, że jest tym, no wersja.